Dzień dobry. Dzień dobry. Ponieważ muszę oddać te dwa wzmacniacze, które stoją za mną, a nagra nie chce współpracować, tylko żąda innych rozrywek, więc w tym momencie szybko omówimy CX-80 oraz Arkana SA20. Tak, zabrałem dwa wzmacniacze, ponieważ szukam, który lepiej zagra z moimi kolumnami Klipsz Heresy. Bardzo podobna półka, mianowicie lekko poniżej 5000 zł. Każdy z nich dysponuje bardzo podobną mocą w okolicach 80 W na kanał przy 8 ohmach i każdy z nich jest wyposażony w złącza analogowe, jak i złącza cyfrowe. Jeden z nich jest bardzo popularnie kupowanym produktem, jeżeli chodzi właśnie o taki budżet około 5000 zł, który zaraz powiem. Zanim przejdziemy do tego, jak to gra, no bo to tak naprawdę nas interesuje, po to wydajecie 5000 za wzmacniacz, żeby on ładnie grał. Omówimy teraz bardzo szybko samą kwestię estetyki. Rozmiar obu tych elementów, szerokość, no to jest klasyczne klocki stereo 43,5 cm, nie ma tutaj żadnych wynalazków. Jeżeli chodzi o Cambridge'a, no aluminium, góra perforowana, której nie wolno zostawiać. Z przodu dostajecie taki czarny panel, na którym są przyciski. No, troszeczkę mogłoby to nawiązywać jakby w innych modelach do ekranu. Z prawej strony wielka gałka głośności. Trzy wyklikiwane pokrętła bas, sopran oraz balans. A na tym środku macie po prostu wybór źródeł. Plus są tutaj takie dwa elementy, o których chciałbym wspomnieć. Elementy jeden upierdliwy, a drugi dziwny. Na przykład złącze analogowe A1. No, klikacie, podświetla się, działa. Tak, klikacie drugi raz, zmienia kolor. Dlaczego? Dlatego, że macie A1 jako złącze zbalansowane oraz niezbalansowane i musicie dwa razy kliknąć w zależności, które chcecie. Dlaczego nie nazwali tego A1, A2, A3? Nie mam pojęcia. Tak już jest. Druga sprawa. Pokrętło głośności. Jest, działa. Tyle, że póki nie użyjecie jakiegoś markera naklejki, do tego mikro wycięcia, które Wam symbolizuje, jaka jest obecnie głośność, naprawdę nie macie prawa zauważyć zwiększenia odległości, a tym bardziej wieczorem, po prostu nie. Arkan po prawej stronie, przycisk power. Na dole dużo przycisków, które dają Wam wybór źródła. Wygląda tak troszeczkę fakt, jakby to był amplituner jakiś stereo bardziej niż sam wzmacniacz stereo, ale nie, to jest czysty wzmacniacz stereo. Z lewej strony potężna gałka głośności. Uwaga! Nie ma takich rzeczy jak regulacja barwy dźwięku. Jest za to regulacja balansu, plus na środku tak dostajecie wyświetlacz, który informuje Was o głośności i dzięki temu jest naprawdę to czytelne. Informuje Was też o wybranym aktualnie źródle oraz w przypadku źródeł cyfrowych pokazuje Wam, jaki sygnał ten oto wzmacniacz dostaje. Kolorystyka, no, szary plus szary. Tylko taka. Cambridge występuje w tej wersji srebrnej plus wersji czarnej. Jeśli padnie pytanie, dlaczego leżą książki przed kolumnami Klipsz Heresy, to naprawdę gra? Oto jest jej odpowiedź. Nagra dzisiaj wyjątkowo spokojnie, ale czasem jednak ma takie tematy, że dosyć szybko się tutaj poruszę. Dlatego że stwierdziłem, że encyklopedia daje nam te kilkanaście centymetrów, kiedy zatrzyma się jednak przed kolumną, licząc na to, że bardzo w nią nie wpadnie. Lubię moje kolumny, ale jeszcze bardziej lubię psa, tylko że te rzeczy się ze sobą do końca nie łączą. Oba około 80 W przy 8 ohmach, oba około 5000 zł, oba ten sam klasyczny rozmiar stereo. Cambridge, macie możliwość regulacji basu, soprano, etc. W Arkanie tego zupełnie nie ma. W Cambridge'u no, informacja, jaka jest głośność, no, po prostu jest gorsza. W Arkanie dzięki wyświetlaczowi, który naprawdę się przydaje, to się sprawdza
bardzo sympatycznie i tak polecam takie rozwiązania, więc można powiedzieć, że w pewien sposób te wzmacniacze są podobne. I uwaga, Cambridge jest to klasa AB, sprawna, mocna, silna. Arkham jest to klasa G, czyli jest to do 20 W, jest to czysta klasa A, potem przechodzi na klasę AB. Czyli teoretycznie tutaj dostajecie taki bonus, że no jednak w przypadku, kiedy gracie do tych 20 W, to powinien uzyskiwać większą czystość i większą precyzję dźwięku. I powiem wam w ten sposób, brzmienie tych dwóch wzmacniaczy serio jest zupełnie różne. Oba są brytyjskie, oba kosztują tyle samo i oba naprawdę są od tego samego dystrybutora i oba grają zupełnie inaczej. Jeden z tych wzmacniaczy jest bardzo często kupowany na naszym rynku w okolicach 5000 zł. I jeżeli ktoś się interesuje sprzętem audio, nie będzie to dla nikogo zaskoczeniem, będzie to Cambridge. W większości przypadków uważam, że on jest takim bezpieczniejszym wyborem. Cambridge jest wyborem, gdzie bardzo rzadko może coś pójść nie tak. Jest to bardzo łatwo do sparowania wzmacniacz, mianowicie on jest neutralny, z lekką dozą ciepłoty, fajnie buduje przestrzeń, ma potężną moc. Wszystkie jakby takie ogólne założenia dobrego, udanego wzmacniacza plus. Pełno złączy analogowych, pełno złącz cyfrowych, możliwość podłączenia bezpośrednio z telewizorem, oczywiście po optycznym, z komputerem po USB, z wymagającymi systemami po XLR. Dostajecie to w okolicach 5000 zł. I dalej, jeśli stwierdzicie, że piątka to jest dużo, no dokładnie tam 4800, możecie kupić jego tańszą wersję, pozbawioną złącza USB DAC oraz pozbawioną złącza XLR oraz minimalnie słabszy, nie 80, a 60 W. I jest to CX-60, który de facto jest tym samym wzmacniaczem zdowngrade'owanym i kosztuje Was on wtedy 3500 zł. Arkham daje w każdej konfiguracji ten sam efekt, czyli bardzo wysoką czystość góry, ładny środek i szybki, ale w żaden sposób nie za ostry, nie za mocny i nie zaciągnący się bas. Bas, jeżeli chodzi o Arkama, mam wrażenie, że on się gdzieś cofa o pół kroku. Jeżeli macie kolumny, które wymagają właśnie rozjaśnienia, dodania im energii na górze, a bas one mają potężny, to Arkam myślę, że byłby wyborem idealnym. Większość właśnie słuchaczy, jak mieliśmy do porównania te dwa modele, wskazywała właśnie na Cambridge, że to jest ten wybór. Plus w mojej ocenie, jeżeli chodzi tutaj o kwestię finansową, Cambridge jest po prostu ciekawszym wyborem. Dostajecie więcej za swoje wydane 5000 zł. I jeśli mam na przykład wskazywać personalnie, po tym, że słuchałem to z klipszem Heresy, no, który jest kolumną, która jest jednak klasy wyższej, kosztuje te kilkanaście tysięcy, gra bardzo równo, to lepiej, znacznie lepiej mi się tego słuchało z Cambridge'em. Nie mówię, że Arkham jest zły, mówię, że Arkham w mojej ocenie jest dla osób, które szukają sprzętu, który będzie bardziej czysty na górze, bardziej detaliczny na górze i nie będzie podkreślał basu w żaden sposób. Cambridge odwrotnie, trochę cieplej, trochę wolniej, trochę z większą ilością basu, plus nie ukrywam, jeżeli chodzi o zabawki, ze strony Cambridge'a dostajemy ich po prostu więcej za swoje pieniądze. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące wzmacniaczy, kolumn, projektorów, ekranów, tudzież tworzenia całych kingdomowych, zapraszam jak najbardziej do kontaktu. Zostawiam Wam w opisie do siebie maila, zostawiam numer telefonu, możecie napisać, możecie zadzwonić. Jeśli będą jakieś pytania, z chęcią odpowiem. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.